Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na moim kanale w kolejnym Techniusie. I choć mamy sobotę, to wjeżdża Technius, bo jak powiedziałem Wam przy okazji wczorajszego filmu, no wleciało kilka ciekawych tematów, które trzeba omówić, no bo wiecie jak to jest z newsami. Za kilka dni będą po prostu przeterminowane. I dzisiejszy news jest nawiązaniem do wczorajszego filmu. We wczorajszym filmie mówiłem Wam, że Nvidia blokuje kopanie na RTX-ach 3060, więc co ja o tym sądzę, dla wszystkich, którzy nie widzieli, zapraszam, ale wspomniałem też, że w tym samym czasie wypuszcza karty graficzne specjalnie dla kopaczy. I ten temat dotknąłem tak naprawdę tylko pobieżnie, nie rozmawiałem o nim z Wami i teraz chciałem do Was powrócić z tym tematem, żeby go dokładnie omówić. Czym tak naprawdę mogą być te karty? Nazywają się inaczej, to nie jest GPU, to jest CMP. Czym jest CMP? O tym wszystkim właśnie w dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy, bo temat może być całkiem ciekawy, więc już bez zbędnego przedłużania, po minucie przedłużania, zapraszam do oglądania. A więc Nvidia wypuszcza, tak jak już mówiłem, CMP. Więc co to jest to CMP? Cryptocurrency Mining Processor, czyli kryptowalutowy procesor do kopania. Troszeczkę boli mnie wyłamanie się z konwencji nazewnictwa. Wiecie, mamy CPU, mamy GPU, mamy APU i wszystko to jest coś Processor Unit, czyli Central Processor Unit, Graphics Processor Unit, a ja bym tutaj dał albo MPU, czyli Mining Processor Unit, albo CPU już było. Kurczę, to dlatego nie dali CPU, bo Cryptocurrency Processor Unit byłoby tak samo jak Central Processor Unit, ale MPU mogłoby być jak najbardziej i wtedy przynajmniej trzymaliby się tej konwencji, jeżeli chodzi o nazewnictwo, można byłoby stworzyć wtedy zupełnie nowy gatunek sprzętu. Taki pomysł mi się całkiem podoba, więc dlaczego tego nie zrobili, nie wiem. Natomiast są to cztery tak naprawdę akceleratory do kopania o różnej mocy. Oczywiście moc podana w hashrate, tak naprawdę tylko to interesuje potencjalnego kupca, jakim jest górnik. Oczywiście omówimy sobie, jakie są minusy i jakie są wady wypuszczenia takich konkretnych urządzeń, ale najpierw oczywiście o tych jednostkach. Więc mamy cztery i są to 30HX, 40HX, 50HX oraz 90HX. Co ma jakby bezpośrednie odniesienie do mocy wydobycia tych kart, aczkolwiek nie pokrywa się ona w 100% z tą nazwą, ponieważ 30HX kopie z mocą 26 megahaszy na sekundę, 40 to już jest 36 megahaszy, 50 to jest 45 megahaszy, 90 to jest 86 megahaszy, czyli ta końcówka 6 megahaszy to jest ten element wspólny. Te dwie najmocniejsze będą miały dwie wtyczki zasilania 8 pin, te dwie słabsze tylko jedna wtyczka zasilania 8 pin. Dwie słabsze będą dysponowały, te dwie najmocniejsze będą miały 10 GB pamięci VRAM, a te najmocniejsze 6, znaczy nie najmocniejsze, tylko najsłabsze 6 i kolejno 8 GB pamięci VRAM, więc cóż, wyglądają bardzo podobnie, jakby w ogóle 6 GB to jest tutaj taka liczba, która się jeszcze nam nie pojawiała, ponieważ 8 GB pamięci VRAM miał choćby 3060 Ti, 10 GB 3080, no i 3070 też miało 8 GB pamięci VRAM, a o 10 GB miała 3080, więc wydaje mi się, że tutaj Nvidia, i tak też się wydaje wielu redakcjom, że Nvidia może wykorzystywać część uszkodzonych procesorów, takich, które nie do końca nadawały się na karty pokroju 3090, czy też 3080, czy 3070, czy 3060, jakiekolwiek, i tworzyć z tego jakby karty typowo do kopania. Jeżeli by tak było, to szapoba. Bardzo wtedy za to szanuję, ponieważ nie marnuje się krzemu, nie marnuje się jakby zasobów tych do tworzenia kart graficznych i tworzy się inny produkt, który też można wykorzystać. Natomiast to tak nie do końca działa, ponieważ te uszkodzone mogłyby z łatwością zostać słabszymi kartami graficznymi, jak na przykład 3050,
nie wiem, jakieś 30-30, 30-60, ale no, nie czarujmy się, skoro jest rynek, na który jest zapotrzebowanie, może warto przesunąć część mocy przerobowej na rynek faktycznie krypto i uwolnić troszeczkę rynek dla graczy, nie wpychając tam też za dużej ilości kart graficznych, bo z jednej strony Nvidia mogłaby zrobić tak, że po prostu wypuściłaby karty, tak jak nieraz wam mówiłem w przeciekach, że tych kart z serii 30 to będzie od groma 3050, 3050 Ti, 3060, 3060 Ti, teraz wyszło 3060 Ti, 3060 12 GB wychodzi 25 lutego, a już dochodzą na słuchy o 3060 w wersji chyba 6 GB, więc 3060 w trzech odsłonach, już do dwóch odsłon przywykliśmy, w sensie wersja Ti albo wersja Super, jak miało to miejsce w serii 2000, i można tak zapchać po prostu rynek od groma i takie działania były ok, jeżeli Nvidia konkurowała tylko z AMD. Wtedy ona portfolio miała tak gęste, że tak naprawdę AMD ciężko się było wbić ze swoimi kartami w jakiś taki rozsądny wybór. A jak wiemy, w poprzednich generacjach kart graficznych to AMD konkurowało raczej przedziałem cenowym, bo wszyscy jednak mają cały czas to mocniejsze przekonanie, że Nvidia jest tym lepszym producentem kart graficznych, no i też dostarcza nam więcej technologii przeróżnych, więc jakby jak miała gęste portfolio, to zawsze ktoś, mając w tej samej cenie i w podobnej wydajności do wyboru Nvidia AMD, raczej kierował swój wzrok w kierunku Nvidii. No i dlatego Nvidia wypuszczała tyle tych kart i też takie same plany miała, jeżeli chodzi o serię 3000. Natomiast uderzyły krypto i w ogóle rozbiły w puch wszelkie plany i marzenia, w sensie może nawet spełniły ich marzenia jeszcze bardziej, bo kasa to im się niewątpliwie zgadza, natomiast nie zgadza się jakby zaspokojenie potrzeb graczy, więc po co teraz wypuszczać 20 modeli dla graczy, które i tak dla graczy nie, do graczy finalnie nie trafią, bo zostaną wykupione przez kopaczy. Spróbujmy to podzielić, zróbmy tak, że wypuśćmy te kilka modeli dla graczy i wypuśćmy kilka modeli dla kopaczy, tak mniej więcej porówno, 10 dla graczy, 10 dla kopaczy. To jest oczywiście tylko przykład, bo jak wiemy, dla kopaczy trafiają 4 modele, 2 jeszcze w tym kwartale, więc do końca marca powinny się pojawić, no i 2 kolejne w następnym, drugim kwartale, czyli najpóźniej pojawią się do końca czerwca, tak? Dobrze liczę? Albo do końca lipca. Dobra, nie mam pojęcia, jak kończy się tu moja matma. Więc tak na pewno przed wakacjami się pojawią te karty wydajniejsze do kopania. No i jeżeli chodzi o modele dla graczy, to pokazało się tych modeli z 5, z tego co dobrze liczę, 30, 90, 80, 70, 60. No i teraz 60 Ti i 60 12 GB wychodzi dosłownie na dniach, więc też możemy ustalać. Taki podział moim zdaniem byłby całkiem w porządku, jeżeli kopacze mieliby zrezygnować z zakupu kart dla graczy. Ale dlaczego tak się raczej nie stanie? Po pierwsze, dla górników liczy się każda, absolutnie każda wydajność, jeżeli chodzi o wydobycie, więc oni raz, że wykupią te karty dla kopaczy, a dwa, że jeszcze wykupią te dla graczy, bo nie czarujmy się, te karty dla kopaczy, te słabsze, mają słabą wydajność, 26 MHz i 36 MHz, to jest 26, to jest poziom GTX 1070, mniej więcej, a 36 to jest poziom 1080, 2060 Super, 2060, coś takiego. Ja jak przeprowadzałem testy na swojej 2070, maksymalnie udało mi się wyciągnąć 45 MHz na 2070, nawet nie w wersji Super, więc to już jest poziom wydajności tej to odrobinę lepszej karty graficznej do kopania, jaką jest 50HX. Ona ma 45 MHz i to jest poziom wydajności 2070. Ta karta wyżej o wartości 86 MHz to już jest karta wydajna. To już jest na pewno najnowsza generacja. Jest to prawdopodobnie jakaś wersja 3080. Jeżeli ktoś ma i kopie na 3080, dajcie znać, jakie macie wydajności. Wtedy mniej więcej będziemy wiedzieć, o jakiej karcie tutaj mówimy. No ale te karty tak, słabo wydajne. No oczywiście możliwość
pozbycia się tych kart na rynku wtórnym nikła ze względu na to, że brak wyjść wideo. Co prawda da się to rozwiązać, działa to tak, że możecie podłączyć kabel wideo pod płytę główną i ona puści Wam sygnał z karty graficznej na wyjście obrazowe, więc da się to rozwiązać. Jak ktoś ma tylko jeden monitor do grania, max 2, to jest w stanie to sobie przepuścić przez płytę główną i bez tego wyjścia obrazowego sobie poradzić. Natomiast już taka karta jest mniej atrakcyjna na rynku gamingowym. Pytanie, jak to jeszcze wygląda reszta konstrukcji tej karty, jaką one będą miały wydajność w grach. Niewątpliwie jak wyjdą, to od razu ktoś zdecyduje się je przetestować w grach, bo sam jestem ciekawy, czy one mają w ogóle pod tym względem szansę zaistnieć na rynku wtórnym, czy raczej nie bardzo. I prawdę powiedziawszy, będąc takim górnikiem, mając do wyboru normalnego RTX-a, a jakieś CMP, no to ja bym brał normalnego RTX-a. Raz, że pokopię lepiej, dwa, że bez problemu się go pozbędę, trzy, że mam normalną gwarancję, więc same plusy. Owszem, Nvidia próbuje zablokować jakby możliwość kopania na klasycznych RTX-ach i łączy to jednocześnie z wydaniem kart specjalnie dla górników. I wszystko byłoby fajnie, jakbyśmy mieli idealny świat i górnicy by powiedzieli: nie, mamy produkt specjalnie dla nas, no to bierzemy go, darujemy sobie RTX-y, GTX-y, niech to idzie dla graczy, a my zaspokoimy. Ale tak nie będzie. Po prostu liczy się jak największa moc i każdy patrzy i dba o swój interes, o czym się zupełnie jakby w ogóle temu nie dziwię. I wiem dobrze, że jak tylko oprogramowanie to software'owe, ten BIOS, gdzie ogranicza algorytm wydobycie na kartach 3060, zostanie złamany, no to mimo wszystko te karty będą kupowane. Ba, przecież takim górnikom potencjalnie, oczywiście staram się myśleć jak osoba, która ma w swoim interesie jak najlepsze kopanie, ja na miejscu takich ludzi, mając kapitał, wykupiłbym i tak 3060 na potęgę, sprawdził, czy da się na nich kopać. Nie da się. I tak bym na nich kopał z tą ograniczoną mocą na poziomie 25 MHz, bo mniej więcej tyle kopią po włączeniu ograniczenia. No i czekał, aż na rynku pojawi się produkt, który mógłby odblokować pełny potencjał tych kart. Jeżeli taki produkt się nie pojawi, i tak te karty spoko odsprzedam. Chyba, że w międzyczasie wszystko upadnie, że tak powiem, aczkolwiek chciałbym użyć tu innego słowa, ale nie będę tego robił i nie tego, które pomyśleliście, tylko takiego pośrodku o tym, co pomyśleliście, a o tym, co powiedziałem. I wtedy te karty drastycznie stracą na wartości, jeżeli taki górnik czy taka kopalnia kupi kart 3060 w wersji 12 GB za ponad 3000 zł, całą masę i rynek, bańka pęknie, wszystko te używane karty wyleją się na rynek, ich cena mocno tąpnie, to wtedy no, na takich jakby na takiej inwestycji się straci. Ale każda inwestycja ma to do siebie, że nigdy nie gwarantuje pełnego zysku. Nawet w bardzo pewne jakby instrumenty inwestowania, jak na przykład w nieruchomości, może okazać się, że poniesiemy stratę, więc jakby każda inwestycja niesie za sobą takie ryzyko. Ja będąc takim przedsiębiorcą górniczym, takie ryzyko bym podjął, znaczy w zależności od kapitału, no bo jeżeli ktoś ma wziąć kredyt na coś takiego duży, zapożyczyć się, zaryzykować, to jest wątpliwe. Natomiast jeżeli ktoś już ma kapitał, bo kopalnie przynoszą mu gigantyczne zyski, on nic nie traci tak naprawdę. To jest taki strzał i próba. Więc fajnie, ogromny plus dla Nvidia, że próbują coś z tym zrobić. Fajne jest to, że właśnie robią dwa działania w tym samym czasie. Na zasadzie blokujemy kopanie, wypuszczamy produkt specjalnie do kopania. Natomiast no, nie jest to idealne rozwiązanie, nie jest to rozwiązanie, które na pewno rozwiąże problemy, natomiast trzeba próbować i to jest najważniejsze, bo jednak jeżeli ktoś ma doskonałe rozwiązanie, śmiało podzielcie się nim pod spodem, wypiszcie w punktach, co wy byście zrobili i jak by miało to wpłynąć na poprawienie rynku. To z chęcią bym usłyszał takie rozwiązanie, bo ja się nad wieloma razy zastanawiałem i jakby na chwilę obecną nie ma dobrego rozwiązania. Godzina Bitcoina na moim zegarku to 208 tysięcy.
i tak spadł, bo przed chwilą pokazywała godzina Bitcoina 212 tysięcy za jednego Bitcoina. Jak ostatnim razem pękła bańka na Bitcoinie, był na poziomie 60 tysięcy złotych i dużo ludzi mówiło, ile to oni fortun nie potracili w tym Bitcoinie. I wyobraźcie sobie, jak ktoś zainwestował w Bitcoina na poziomie 40 tysięcy, jak on kosztował, dużo pieniędzy, stracił te pieniądze, bo Bitcoin tąpnął w pewnym momencie do 6 tysięcy, do 8, coś takiego, i się ludzie załamywali i tak dalej, jakby te pieniądze przetrzymali te lata do obecnej bańki, ile bogaci by byli, czterokrotnie by zyskali. Więc no, mimo wszystko jednak wydaje mi się, że ten rynek szybko od nas nie odejdzie. Jedyne, na czym będą wahania, to na ludziach, jakby na ogólne społeczeństwa. Natomiast dużo kopalni będzie prosperować przez cały czas. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób przez te 3 lata kopało i teraz się na tym dzięki temu wzbogaciło. To jest ciekawa myśl, ale tą myśl poruszę w części drugiej odnośnie kopania kryptowalut, bo warto poznać rynek, nie? Bo warto poznać też to, z czym się ma do czynienia. Ja się na tym za bardzo nie znam, są na pewno od tego lepsze kanały, natomiast jestem technokrata i chcę się zajmować wieloma rzeczami w aspekcie technologii i tego, co się w nią dzieje. Dziękuję Wam za film. 16 minut długi, ale wydaje mi się, że potrzebny. Dajcie znać, czego nie dopowiedziałem w komentarzach z chęcią i zapraszam Was na streama. Jutro o godzinie, ojej, chyba 17 zrobię streama. Tak, niedziela, godzina 17. Zapraszam na streama do Technokraty. Oczywiście daję Wam znać jeszcze na Instagramie i na wszystkich innych moich kanałach, że jutro będzie stream o 17. Zapraszam, a jak nie będzie, to nie no, będzie, na pewno będzie. Wszyscy, którzy wpadną, to będę się bardzo cieszył. Dziękuję za dzisiaj. Przepraszam za zbyt długi film. Ogarnę się za niedługo i będą one krótsze. No i cóż, widzimy się. Widzimy się oczywiście jutro o 17. Do zobaczenia, bo zamiast filmu jutro takiego z Rąsi będzie po prostu stream. Tak mi się wydaje, że to całkiem dobry pomysł. Miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!